Czy wam się kojarzy Warszawa? Ja wam podpowiem. Renka. Jeżeli dokończyłeś to słowo, początek słowa literką F, to jesteś hipokrytą. Albo mieszkasz za granicą. Albo w Płocku. W Płocku jest czysto dość. Byłem raz. No mniejsza o to, syrenka warszawska, tak? Taka legenda. Wzięła się ona oczywiście z dupy, ale jak ktoś to tam coś wymyślił, jakąś opowieść o niej, no powiemy sobie, bo no czemu nie. Żyły sobie kiedyś dwie syreny i one były jakimiś córkami Posejdona, czy coś w tym stylu. Miały wszystko, urodę, drogie ciuchy, tam wszystkie nowe iPhony, wejściówki na backstage, na każdy koncert Dawida Kwiatkowskiego. No, wymarzone życie nastolatki. Ale bananowe dzieci, jak to banan nowe dzieci uznały, że no nie, no my jesteśmy nieszczęśliwe, idziemy wypłynąć gdzieś w nieznane rejony, to będziemy wtedy może szczęśliwi. Jedna popłynęła sobie do Danii i ona nas w ogóle nie interesuje, bo oczywiście interesuje nas tylko ta, która przypłynęła do nas. Z Danią. Dania nie wyjdzie z grupy. One popłynęły do Bałtyku i ta jedna właśnie do Danii, a druga wskoczyła sobie do Wisły i tak sobie płynęła tą Wisłą, podziwiała piękne krajobrazy i śpiewała la 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 la. La 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 la, tylko że dużo, dużo ładniej, bo naprawdę pięknie śpiewała. Ja wiem, że ładnie śpiewam, ale ona śpiewała jeszcze ładniej. Podobno każdy mężczyzna, który usłyszał jej śpiew, dostawał gwałtownej i bardzo bolesnej erekcji. Nawet ten, Warys. I tak sobie płynęła i płynęła tą Wisłą i płynęła, aż w końcu zjadł ją rekin i koniec. Nie no, nie zjadł. Nie zjadł jej rekin, ale złapał ją jakiś... powiedział, ahaha, zarobię na tym substytucie wiagry dużo pieniędzy. Jeszcze nie wynaleźli wiagry. Będę najbogatszym człowiekiem na świecie, wymyśliłem wiagrę. Wziął on ją, zamknął w szopie, bo oczywiście jak znajdujesz coś, albo w tym wypadku kogoś, kto pozwoliłoby ci zarobić miliony, czy tam miliardy, to bierzesz to i zamykasz to w szopie, do której każdy sam może wejść i to wziąć. Zostawił ją tam na noc, ona zaczęła tak bardzo smutno śpiewać, ale tak bardzo smutno, tak smutno, że ci rybacy, co słyszeli to śpiewanie, to aż tam przybiegli do tej szopy i ją uwolnili. Ona im powiedziała, och rybacy, jesteście tacy wspaniali, dziękuję wam za ten miły gaz, teraz już na zawsze będę was wszystkich bronić, będę waszej wioski, jak tylko jakieś problemy będziecie mieć. I oczywiście nie wytłumaczyła, w jaki sposób ma zamiar to zrobić, tylko szybko chyć chlub do wody i popłynęła, tyle ją widzieli. Postawiono więc pomnik tej syrenki i teraz w tym miejscu, gdzie postawiono pomnik tej syrenki, jest Warszawa. I co? No i w sumie tyle. Ona nigdy więcej nie wróciła i taka historia. No coś trzeba było wymyśleć, skąd ta syrenka, nie? Zawiedzeni, no ja też jestem. No. To do zobaczenia, dzieciaczki.